Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wyglądała metamorfoza mojego e-Thunderbirda. Przed samym wyjazdem do Malagi mój e-Thunderbird przeszedł naprawdę ogromną metamorfozę. Został rozebrany na kawałki, pomalowany i złożony na nowych łożyskach. Wszystko naprawdę idealnie z kilkoma nowymi częściami. Taki proces zajął tak naprawdę praktycznie tydzień i dzisiaj chciałbym Wam dokładnie przybliżyć, jak to wyglądało i jak bardzo gonił nas czas, żebyśmy zdążyli to zrobić przed wyjazdem. No i co, jestem Spidera, jest ze mną Artur. Cześć. Artur, mamy dzisiaj poważne zadanie, musimy rozłożyć ten rower na kawałki, wysłać ramę, zobaczyć co w tym rowerze się zajechało przez rok mocnej jazdy, a potem jak rama wróci z malowania, to poskładać. Przyjmuję challenge? To start. Jak wiecie, od wielu lat Spider Suspension zajmuje się moją amortyzacją, ale nie wszyscy wiedzą, że Spider Suspension działa też jako Spider Sport i zajmuje się kompletną mechaniką rowerów. I to dokładnie kompletną, bo między innymi mają w ofercie taką usługę jak rozebranie roweru na najmniejsze śrubki, łożyska i wszystkie elementy i złożenie tego od nowa, wymieniając wszystkie zużyte elementy. I właśnie takiego projektu podjęli się z moim rowerem, a jak widzicie, wymagał on naprawdę fachowej ręki. Rower był jeżdżony sezon, był jeżdżony przeze mnie, przez Marcina Motykę, a po mojej kontuzji jeździło jeszcze kilku zawodników, którzy testowali rower elektryczny, więc naprawdę wiele rzeczy było praktycznie do wyrzucenia. Wiele śrub było zapieczonych, zardzewiałych, okazało się, że i łańcuch, i niestety kaseta SLX-a też nadawała się tylko do wyrzucenia, więc trzeba było wszystko rozebrać, dokładnie sprawdzić, porozpinać kable, posprawdzać łożyska w środku. Jak widzicie, wyglądało to naprawdę tragicznie. Oczywiście serwisując rower, chłopaki zrobili też serwis mojej amortyzacji. Pełen serwis z wymianą wszystkich koniecznych uszczelnień. Jest to naprawdę masa elementów. Okazało się, że pomimo, że nie robiłem w ciągu sezonu serwisu, to w środku nie wyglądało tak źle. Jednak cały rower miał dużo oznak zużycia i dobrze, że zdecydowaliśmy się na tak kompletne rozłożenie roweru na części. Za nami prawie 6 godzin rozkładania roweru. Jak widzicie, wszystko złożone na małe części, będzie złożony po malowaniu, a teraz rower idzie do zapakowania i jest wysyłany do High Five Styling. Jesteśmy już w Tarnowie u chłopaków z High Five'a. Rama jest przygotowana, ramę trzeba by wysłać wcześniej, żeby ją przygotowali. Jak widzicie, trzeba było ją nawet szpachlować, żeby była idealnie równa, bo tu powstają naprawdę projekty na najwyższym poziomie. Zresztą potem Wam już pokażemy. Dzisiaj jest ważne, żebyście zobaczyli, jak krok po kroku powstaje takie dzieło sztuki i jak dużo problemów jest z tym związanych i pewnie wiele rzeczy, o których w ogóle nie mieliście pojęcia. Bo ja już wiem, że nie miałem pojęcia. Rozumiem, że ty jesteś osobą, która będzie malowała moją ramę. Tak, tak jest. I już powiedziałeś, że nie wszystko było idealnie. Nie wszystko było, niedociągnięcia. Zdarzają się przy rowerach. Powiedz mi, przy takim projekcie, powiedzmy, kiedy robisz ramę top-topów, a jak wiadomo, darmo do takiej należy, czy po zeszlifowaniu dużo trzeba poprawiać? Jakieś pachy, inne rzeczy? Jak jest używany rower, tak w twoim przypadku, no to zdarza się, że jest jakieś obicie głębsze czy coś, że trzeba na przykład karbon naprawić, to tak, ale przy nowych to jest rzadkość, Dobra, i teraz rozumiem, że przygotowałeś ramę pod malowanie, ona jest ściągniętym lakier i powiedz mi, jakie teraz będziemy mieli etap przed sobą? Lakier jest w 50% ściągnięty, wszystkie oznaczenia, logotypy. Teraz musimy zamaskować wszystkie rzeczy, których nie chcemy, tak wnętrze ramy. Musimy zakleić taśmą wszystkie gwinty, śruby. Tam gdzie łożyska idą, to musi być wszystko zamaskowane. Następnie weźmiemy się za nakładanie podkładu. I stopniowo... Potem wszystkie etapy naszego pięknego projektu. Dokładnie. Ramy mamy przygotowane do malowania. Wszędzie mamy ponaklejane specjalne, dedykowane kółeczka. Powiedzmy, co jest z tymi kółeczkami i gąbeczkami i innymi taśmami. Tak, więc wszystko polega na tym, żeby każde miejsce, gdzie jest łożysko, styk, linku i tak dalej, tak w tym przypadku, by przy wkładaniu, składaniu rowerów bądź serwisowaniu,
żeby te miejsca były odsłonięte na surowy karbon albo aluminium w zależności od ramy. Po prostu, żeby przy serwisowaniu nie uszkadzać, nie obijać w tym miejscu ramy. To jest ważne. Jakby gwint to oczywista sprawa, ale miejsce, gdzie jest opierana ośka z jednej strony, z drugiej strony, wszystko jest idealnie wycięte pod kształt. Większość tych okrągłych elementów jest z plotera robione, tak? Okrągłe są z plotera, ale tak mam osię, to każdy rower ma praktycznie inaczej, wiadomo, to już musimy freestyle zrobić i to z noża docinać. No, ale wygląda naprawdę, jakby było idealnie. Tak samo wygląda w tylnych, w tym widelcu, tak samo miejsce pod ośkę, wszystko co potem mogłoby wyglądać brzydko, obite, rozbite, pokruszony lakier, to jest to wszystko ładnie zabezpieczone. W tym momencie odpuszczamy powierzchnię przed lakierowaniem. Ważne jest to, żeby usunąć wszystkie tłuste odciski palców, zanieczyszczenia, żeby powierzchnia była idealnie czysta. Jak to zrobimy? Przejdziemy do nałożenia podkładu przyczepnościowego. On jest przezroczysty i zwiększy przyczepność produktów takich jak podkład do takich tworzyw jak karbon, że to będzie po prostu lepiej siedzieć i będzie miało lepszą przyczepność. Rama jest teraz w piecu i to jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, że taki rodzaj wypalania to nie jest wypalanie, tylko to jest piec, który ma 70 stopni i cały proces tego malowania nie ingeruje w żaden sposób w konstrukcję ramy, nie obniża wytrzymałości ramy. Nie jest tutaj lakier ściągany szrutowaniem, drutowaniem, jest wszystko ładnie zdjęte z bardzo małą warstwą, żeby tylko lekko ściągnąć lakier, a jeśli chodzi o wszystkie procesy utwardzania tego lakieru, w ogóle nie mają wpływu na wytrzymałość ramy, nawet ramy karbonowej. Dobra, jesteśmy w biurze z szefem Dominikiem. Dominika znam już od dawnych, dawnych lat, bo jest rowerowy, wywodzi się z roweru grawitacyjnego, więc wie, o co chodzi. I Dominik przygotował mi projekt, bo ja stwierdziłem, że Dominik wie, jak to działa. I ogólnie z projektem to jest tak, że jak widzisz coś na kartce, to nie za bardzo to rozumiesz i wydaje ci się, że to nie wygląda fajnie, a potem widzisz gotową ramę i wygląda to fajnie. A z racji, że Dominik zrobił tego dużo, zaproponował mi więcej wersji, ale finalnie zostały takie dwie. I z tych dwóch stwierdziliśmy, że ta jest może ładniejsza, ale ta jest bardziej funkcjonalna, więc zostaje ta bardziej funkcjonalna. Dominik, teraz musisz się wypowiedzieć. Powiedz mi, jak to będzie, że mamy żółty i czarny i jak to wszystko zrobimy, to będzie ekstra wyglądało. Ekstra będzie wyglądało z tego względu, że górę zrobimy sobie w połysku, a dół sobie zrobimy w macie, więc będziemy mieli jakby dwie warstwy. Góra w połysku będzie w edycji takiego kryształu, który będziemy później nakładali. To są jakby dwa kolory, które się mienią pod różnym kątem. Powiedz mi, technologicznie to jest tak, że jest nakładany najpierw jeden, potem drugi, on jakieś robi takie dokładnie, stękania? Dokładnie. Będziemy nakładali jeden kolor jaśniejszy, żółty, później będziemy nakładali taki metabilizator, który po pewnym czasie zacznie sobie pękać. I na to zarzucimy ciemniejszy kolor i będziemy mieli taki efekt. Wygląda to świetnie. Warto chyba powiedzieć w tym momencie troszeczkę o tym, jak wygląda realizacja przez Was różnych projektów, bo w tym momencie wydaje mi się, że jesteście chyba najbardziej zaawansowanym studio malowania customowo ram wszelkiego typu, głównie szosy, ale też trochę enduro. Ja z tego co kojarzę to Łukasi, to będzie chyba najbardziej znany temat, który z ostatnich czasów, super zawodnik i bardzo fajnie pomalowana rama. Rama, gdzie powiedz mi troszeczkę o kolorach, o projekcie, o realizacji. Kto wymyślił projekt? No ja oczywiście. Kto inny? Znaczy no, zrobiliśmy to bardziej na zawody EWS, w których Sławek startował i chcieliśmy tutaj
wsadzić barwy polskie, biało-czerwone w ramy, żeby jednak to świadczyło o tym, że to jest zawodnik z Polski. No i właśnie zastosowaliśmy, podobnie jak u Ciebie, góra była zrobiona biała, a dół był czerwony, ale gdzieniegdzie jednak prześwitywał goły karmę. Fajnie to wyglądało, fajne połączenie. Wysłałem do Was ramę gołą, zdemontowane wszystkie elementy i każdy rozumie, kto do Was chce wysłać, to musi zdemontować wszystko. To znaczy niekoniecznie, no my się akurat serwisem nie zajmujemy, ale zlecamy do zaprzyjaźnionego serwisu rowerowego i oni rozbierają rower. Więc może klient sam rozebrać, a może do nas przysłać cały rower i po prostu... Czyli rozumiem, że ktoś ma na przykład taki pomysł, że on ma jakiś motyw graficzny, który zajebiście mu się podoba, nie wiem, jak ze Spider-Manem, co nie? Bo mieliście chyba taki projekt i na przykład mówi, podoba mi się Spider-Man, to jest moje turbo lewo, ja wysyłam wam kompletny rower, przygotujcie mi projekt, zróbcie to, złóżcie i wyślijcie mi z powrotem gotowy rower. Do zrobienia. Do zrobienia. No to kozacko. Dobra, to przejdźmy konkretnie do mojego projektu. To co dzisiaj jeszcze przygotowywaliśmy, ale mieliśmy problem z doborem białego koloru, bo nie jestem przekonany, że biały będzie wyglądał fajnie, boję się, że będzie się za mocno wyłamywał. Po co taki duży Dartmoor na ramię? więc stwierdziliśmy, że zrobimy to srebrne. I wszystkie, rozumiem, napisy, które są na widelcu i na ramię są malowane. Wszystko. No bo to czasem się ludziom wydaje, że to jest po prostu walnięta naklejka, a to nic nie jest naklejką, wszystko jest malowane, zresztą zobaczycie to na kolejnych krokach. Ja to w ogóle na przykład w Dartmoorze to bardzo nie lubię tematu kolorów, bo ludzie mówią, ej, zróbcie czerwony. A czerwonych masz tyle różnych możliwości, że możesz zrobić super czerwony i beznadziejny czerwony. Wybierz srebrny, wylosuj swoją kartę. Wybieramy tylko kolor samego napisu i jest już taki problem, więc pomyślcie sobie co jest, jeżeli trzeba zdecydować o całym rowerze. Dlatego mówię, ja nie lubię w Dartmoorze wybierać kolorów, mamy od tego osobne osoby. Bo wybranie szarego to już jest dramat, a wyobraźcie sobie wybranie niebieskiego, na przykład wybranie kolorów na Space Blue, to było tak, że my mieliśmy próbki już gotowych, pomalowanych rurek na masę różnych niebieskich kolorów i przykładaliśmy niebieskie kolory, żeby znaleźć odpowiedni. Tak, tak było. Nie kłamię. Warto zwrócić uwagę na to, że dolne golenie nie zostały tylko po prostu zdemontowane, ale dokładnie w środku wyczyszczone i przez to na przykład jak jest to malowane i idzie do pieca, na przykład jeżeli byłoby w środku trochę smaru, to by mogło wyciec, co? Dokładnie. Pierwsze rzędnie jakiekolwiek pracę podejmiemy, to dokładnie wyczyszczenie od środka amortyzatora. No, amortyzatory są najbardziej kłopotliwe, bo jednak no, są mocno oleje zalane. Jakie procesy teraz będą? Teraz będzie przemywanie, odpuszczanie i nakładanie białej farby, żeby nadania odpowiedniego tła pod żółty lakier. A potem dopiero będziemy robić magię. A co tam się kręci? Farba. Teraz jest podkład żółty taki, tak? Czy co to jest? To jest lakier bazowy. Na to idzie jeszcze kilka warstw. Tak, no to idą jeszcze specjalne efekty. A ile rodzajów żółtego będzie nakładany? Jeden żółty, czy będzie jeszcze jeden żółty? Dwa, żeby kontrastowały z sobą. Dopiero po zmieszaniu jednego, znaczy nie mieszaniu, nałożeniu jednego na drugi, potem starciu jednego na drugim, po nałożeniu warstwy, która powoduje efekt, będziemy widzieli finalny efekt całości. Elementy zostały pokryte teraz specjalnym preparatem, który daje tą prawdziwą magię i ta magia to jest właśnie ten efekt mrozu i mamy także robią się takie kryształy jakby zamarzania. Teraz to zostanie lekko zeszlifowane, domalowana kolejna warstwa, lekko zeszlifowane i to da nam właśnie ten największy efekt, to co powoduje, że to będzie czymś naprawdę niepowtarzalnym i wyjątkowym. Tle nakłada się kolejna warstwa, tak zwana warstwa candy i to jest drugi żółty.
trochę w innym odcieniu i zaraz zobaczycie magię, o której mówiłem. No już powoli możemy zobaczyć pierwszy efekt. Już widzimy te dwa kolory i właśnie tą całą fakturę, która jest stworzona pomiędzy tymi kolorami. No na pewno pierwszy efekt jest takie wrażenie, że wygląda ciekawie. Zobaczymy jak będzie, jak się skończy cała reszta. Ogólnie to jest ciężko tak ocenić, najpierw po projekcie, potem po częściowej pracy. Ocenimy dopiero tak naprawdę końcowo, jak będzie końcowy rower. Czekając aż położą się kolejne warstwy, zobaczyliście już w międzyczasie trochę customów zrobionych na miejscu, ale mamy dzisiaj jedną z perełek. Mamy Hightowera CC zrobionego na pierwszy rzut oka tak dosyć prosto, nie rzuca się mocno w oczy, ale to jest właśnie jeden z takich customów, gdzie chodzi o smaczki, o wykonanie, to, że jest to zrobione na najwyższym poziomie. I jeżeli chodzi o tego Hightowera, to jest ciekawe. Należy on do fotografa i chciał zrobić tu taki motyw, gdzie mamy ogólnie napis jakby w pryzmacie, który rozbija kolory, wiecie, na białego, na różne kolory. Ale to, co jest najważniejsze, mamy snop światła, który przechodzi przez główkę, gdzie mamy Santa Cruz, ale właśnie mamy trójkąt pryzmat, z którego rozbija się kolor na różne linie. To, co jest niesamowite w tym projekcie, to że każda z tych linii była oddzielnie maskowana, oddzielnie malowana, oddzielnie maskowana, oddzielnie malowana. Każda z linii, napis i każdy logos, czy to na przednim, czy na tylnym trójkącie, jest zrobiony z maskowania i malowania. To nie są naklejki. No i trzeba przyznać, że jeżeli ktoś lubi takie grafiki, które robią wow, że walą po oczach, to pewnie nie byłby w stanie tego docenić, ale dla fotografa, dla którego najważniejszy jest każdy szczegół i chce mieć coś naprawdę wyjątkowego, z niesamowitym smakiem, to myślę, że jest to projekt naprawdę fajny, a z tego co wiem, to właściciel jest bardzo zajarany. No i chyba właśnie o to chodzi w customach, żeby zrobić coś idealnie pod siebie, po to, co by się chciało mieć naprawdę fantastycznego i taka właśnie będzie moja rama, dlatego się mega jaram. Dobra. Jest 21. Mieliśmy proces założenia. Chcemy dzisiaj nagrać większość malowania, pokazać jak powstają te wszystkie szablony. Mamy dopiero połowę prac, będziemy robić tak długo, żeby ogólnie dojść do momentu, kiedy wszystkie elementy będą w miarę namalowane. Jak widzicie, Dominik leci na pełnej, Daniel leci na pełnej, Lucek leci na pełnej. I lecimy, musimy to dzisiaj zrobić. Dochodzi powoli 12 w nocy, chłopaki już kończą grafikę, widzisz, odrywają ostatnie maskowania, więc ogólnie wygląd ramy już mamy. Zostaje rama u nich, ponieważ muszą jeszcze położyć bezbarwny i też z bezbarwny nie będzie tak łatwo, będą dwie odcięte warstwy bezbarwnego. U góry będzie błyszczący, na dole będzie matowy na czarnym. Na koniec chłopaki nałożą jeszcze bezbarwną folię właśnie ochroną na to wszystko, tak samo matową i błyszczącą, ale całość jedziemy złożyć do spiderów. Jak wygląda rower, zobaczycie dopiero na końcu. Rower po dwóch dniach trafił do spiderów. Chłopaki powkładali całkowicie nowe wszystkie łożyska. Łożyska Endury typu Max, czyli bez wianków, uszczelniane LLU, czyli najlepsze łożyska, które można użyć do ramy, takie, które pracują w małym zakresie kątowym, a przenoszą duże obciążenia. Wszystkie strategiczne śruby zostały oczywiście dokręcone kluczem dynamometrycznym. Wszystko trzeba było dokładnie poukładać, bo jednak elementów była cała masa, śrubek była cała masa, niektóre trzeba było oczywiście skręcać na smart, niektóre na Loctite, a dużo elementów montowanych w karbonie było specjalnie montowane na
pastę montażową. Dodatkowo rower został wyposażony w kilka elementów garbaruka, takie jak zębatka, kaseta, kółka przerzutki. To co jest ważne, u mnie w rowerze pojawiła się kaseta garbaruka przeznaczona do e-bike'ów. Produkt prototypowy, bo regularnej kasety garbaruka nie należy używać w rowerach elektrycznych. Poza tym rower został wyposażony w kilka nowych elementów, ale o tym powiem Wam dopiero za chwilę, kiedy zobaczycie efekt końcowy w całości. Jak widzicie, efekt końcowy jest naprawdę obłędny. Jeżeli chodzi o dokładną specyfikację, to nie zmieniła się ona mocno od Bike Checka, który jest już na kanale. Jeżeli chodzi o nowe części, to są m.in. obręcze Darnur Patrol, obręcz coś pomiędzy Thunderem a Tomcatem. Pojawiły się nowe opony Continental z przodu Baron, z tyłu Kaiser. Oczywiście w środku są nowe polskie wkładki Flatout. Jak wspomniałem wcześniej, mam dedykowane elementy garbaruka do rowerów elektrycznych. Inne komponenty, jak m.in. hamulce SLX-a, zostały na kolejny sezon. Po przeserwisowaniu okazało się, że wszystko jest w porządku i myślę, że rower jest gotowy na to, żeby cały rok 2022 przejechać w takiej specyfikacji. Jak widzieliście, przygotowanie takiego pomalowanego, customowego roweru, szczególnie który jeździł już cały sezon, to naprawdę bardzo dużo pracy. Mam nadzieję, że troszeczkę przybliżyłem Wam cały ten proces. Na koniec oczywiście proszę Was, żebyście zostawili komentarz i napisali, czy Waszym zdaniem efekt końcowy jest wart pracy, która została włożona w ten rower. Bo jeżeli chodzi o samą jazdę, to ja już mogę Wam powiedzieć, że ten rower jeździ świetnie, jeździ jak nówka sztuka.